co się będzie działo na Uniwersytecie Opolskim od nowego roku akademickiego. O tym będzie rozmowa dnia. Małgorzata Liskupińska, witam Państwa. A moim Państwa gościem jest profesor doktor habilitowany Jacek Lipok, nowy rektor, rektor elekt Uniwersytetu Opolskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor. Jesteśmy dopiero co po wyborach, już opadł kurz. Jak pan się czuje? No, kurz opadł, ale emocje ciągle jeszcze we mnie buzują. Myślę, że nie tylko we mnie, ale to taki normalny stan po kilkutygodniowej kampanii. To wszystko wymaga czasu. Otrzymał pan od profesora Masnyka, ustępującego rektora, pióro. Już pan zdążył coś podpisać? Nie, ale zdążyłem nabrać atramenty. No, czyli... To jest klasyczne wieczne pióro, więc bardzo piękne, z numerem jeden. Zresztą tak jak pan rektor był łaskaw zauważyć. Piękny prezent. Czyli wejdzie pewnie do pracy to pióro od 1 września, wtedy kiedy pan podejmie pracę. I no właśnie, co się będzie działo na uniwersytecie? Czy uniwersytet czekają jakieś zmiany rewolucyjne? Nie, nie postrzegam konieczności przeprowadzenia jakichkolwiek rewolucyjnych zmian. Uniwersytet jest tak dużą i tak złożoną instytucją, że jakakolwiek rewolucja niosłaby nieprzewidywalne efekty. Natomiast jak każda instytucja, a szczególnie uniwersytet, który pełni absolutnie unikatową rolę, wymaga tego, aby ciągle adaptować się do zmian, które zachodzą w świecie wokół uniwersytetu. Ostatnia kadencja profesora, rektora Marka Masnyka była dosyć ciężka. No, była nieprzewidywalna, bo i pandemia, i wybuch wojny na Ukrainie. Trzeba było też dostosować pracę uniwersytetu do zupełnie nowych warunków. Czy pan nie ma obaw żadnych? Ja myślę, że obawy towarzyszą każdemu z nas, szczególnie osobom, które zwykły uczestniczyć w wydarzeniach, których wcześniej nikt nie przewidywał. Natomiast te obawy, o ile można o nich mówić, łagodzi świadomość tego, jakim potencjałem dysponuje Uniwersytet Opolski i z jak wieloma wyzwaniami, które przed nami w sposób zupełnie niespodziewany się pojawiły, znakomicie sobie poradziliśmy jako wspólnota akademicka. Jakie największe wyzwania teraz przed panem? W tej chwili trudno mi powiedzieć, jakie największe wyzwania, ale myślę, że na pewno istotną kwestią będzie utrzymanie dynamiki wszystkich procesów i zjawisk, które się toczą w uniwersytecie, bo naprawdę, choć tego może nie widać na co dzień, bo to nie są spektakularne zmiany, w ogóle sukces bywa spektakularny, ale doprowadzenie do tego sukcesu to są wielogodzinne, wielomiesięczne, wieloletnie prace. Myślę, że zachowanie tej dynamiki zmian to będzie taka najważniejsza sprawa. Jako Uniwersytet Europejski musimy zmieniać się nieco szybciej, dlatego że funkcjonujemy w środowisku nie tylko polskich uczelni, ale funkcjonujemy w środowisku uczelni europejskich. A proszę mi wierzyć, że zmiany, które zachodzą na całym naszym kontynencie, szczególnie w sferze edukacji i prowadzenia badań naukowych, są niezwykle dynamiczne. Czyli jaki ma być ten nowoczesny europejski Uniwersytet Opolski? Taki jak do tej pory i jeszcze bardziej otwarty. Europejskie uniwersytety to są instytucje niezwykle otwarte. To są instytucje otwarte dlatego, że kształci się w nich młodych ludzi, którzy spędzają z nami kilka lat swojego życia, zaufawszy nam, przyjmując propozycje, podejmując wyzwanie, które my im stawiamy jako uniwersytet, jako grupa nauczycieli akademickich. To otwartość związana z badaniami naukowymi, które z natury swojej są absolutnie otwartą sferą naszej aktywności i wreszcie to otwartość, którą wymuszają często sytuacje zupełnie nieprzewidywalne. To jest ta otwartość, która decyduje o zdolności do adaptacji. Otwartość na rzeczy, które dzieją się tu i teraz, ale otwartość dotycząca tego, co przed nami. Tak, o tych młodych ludzi trzeba walczyć. Pan też oczywiście walczy jako prorektor. Co zrobić, żeby ci młodzi ludzie teraz po maturach chcieli aplikować, by studiować tutaj u nas w Opolu, na uniwersytecie? Ja uważam, że młodzi ludzie są niezwykle świadomi. Młodzi ludzie znakomicie funkcjonują w świecie, no, czasem ubolewam, że nadmiernie wirtualnym, ale tam znajdują mnóstwo ważnych dla siebie informacji. Wobec tego nie nazwę tego walką, ale uważam, że uniwersytet musi być obecny w tej przestrzeni wirtualnej bardzo mocno, bardzo szeroko i tam powinna się także kreować, tam powinna się znaleźć oferta, którą mamy dla tych młodych ludzi. Oferta, która nie jest ograniczona tylko do nazwy kursów, przedmiotów, kierunków studiów, ale oferta, która pozwoli im na spojrzenie na uniwersytet jako na żywą instytucję, dynamiczną, otwartą, nakierowaną na nich.
czyli będą mogli znaleźć teraz lepszą zachętę? Ja spodziewam się, że tak. Będziemy dążyli do tego, żeby właśnie zmienić nieco sam sposób przekazu, sposób informowania o tym, co chcielibyśmy im zaofiarować i jaki jest kierunek działań, w których bardzo chcielibyśmy, żeby uczestniczyli. Wielokrotnie, gdy rozmawiałam ze studentami, będąc na przykład na rozpoczęciu roku akademickiego, pytałam, dlaczego właśnie wybrali Opole. Czasem zdarzało mi się rozmawiać ze studentami, którzy już byli studentami pierwszego, drugiego czy trzeciego roku i mówili, czasem znaleźliśmy się tutaj nieco przypadkowo, ale bardzo nam się spodobało Opole. Więc to jest też ta wartość dodana, jak uniwersytet chce też wykorzystać swój potencjał i to swoje miejsce w mieście. Uniwersytet jest znakomicie ulokowany lokalizacyjnie w mieście. Główny kampus uczelni, główny budynek uniwersytetu to ścisłe centrum miasta. To miejsce, w którym toczy się życie, no nie śmiem twierdzić, że całą dobę, bo być może przesadziłbym, ale przez dużą część doby, szczególnie w miesiącach wiosennych, letnich czy wczesnej jesieni. Więc lokalizacja to jest ogromny atut uniwersytetu. A ponadto infrastruktura, którą dysponuje nie tylko w ścisłym centrum, ale także w miejscach, w których zajmują się inne, znakomicie ulokowane, ale świetnie funkcjonujące budynki naszej uczelni. Pytam o to, bo studenci mieli też bardzo dużo pytań do pana. Przypominam sobie debatę przedwyborczą i dużo głosów studentów było, co dla nich. To oni bardzo się, ci zadający pytania, bardzo się troszczyli o ten brać tysięcy ludzi, którzy tutaj studiują i będą studiować. Ja się bardzo cieszę, dlatego że ja powiedziałem studentom, bo to były wielogodzinne rozmowy, to nie było jedno tylko spotkanie, to była seria spotkań, w których studenci niezwykle kompetentnie, niezwykle otwarcie zadawali pytania i ja bardzo się z tego cieszę, dlatego że to oznacza, że to są młode wiekiem osoby, ale osoby na tyle dojrzałe, żeby współdecydować o wszystkim, co ich dotyczy. To są osoby, którym warto poświęcać szczególną uwagę, to są osoby, które wyraziły gotowość współkreowania pewnych rzeczy, które dla nich mają inne znaczenie niż dla osób reprezentujących moje pokolenie. Świetnie by było jeszcze, gdyby oni zechcieli po tych studiach zostać w Opolu. To jest nasze wielkie marzenie. Dlatego też myślę, że to wspólne nasze działanie władz uniwersytetu, władz miasta, władz regionu, które pokaże i miasto, i region jako miejsca, w których nie tylko przychodzi nam zdobywać doświadczenie edukacyjne i początki doświadczenia zawodowego, ale jako miejsce, mówię o mieście i o regionie, w którym warto na dłużej zostać, zapuścić korzenie, być może związać się z tym regionem naprawdę. Też świetnie by było i świetnie, jeżeli tak jest, albo jeżeli się poszerzy tę współpracę z władzami samorządowymi, które mogą też wpłynąć, bo mogą ułatwić decyzję studentom, czy poprzez przygotowanie, na przykład zaoferowanie stypendiów, tak jak się dzieje w przypadku studentów medycyny, czy tworzenie takich kierunków studiów, które pozwolą znaleźć pracę studentom. Pomysł to jest bardzo dobry kierunek. Zresztą w moim programie znalazło się takie stwierdzenie dotyczące mikrokierunków. To jest taka kwestia otwarta, ale ona znajduje coraz większe uznanie w bardzo różnych regionach Europy, gdzie potrzebuje się specjalistów w określonym profilu i określonych kompetencjach. Wtedy władze regionu występują do uczelni funkcjonujących w obrębie tego regionu z taką propozycją, pytaniem, czy jest możliwe, aby osoby o tego rodzaju kompetencjach były w naszym regionie kształcone. Uczelnia naszego regionu. I nie potrzebujemy liczby 1500 specjalistów o wysokich kompetencjach bardzo precyzyjnie skierowanych, ale potrzebujemy 30-40 osób, które w perspektywie kilku lat zasilą kadry naszego regionu i będą miały bardzo precyzyjnie określone kompetencje. My jesteśmy w stanie stworzyć właśnie takie kierunki. Nazywamy to mikrokierunkami ze względu na liczbę osób i na dedykowaną liczbę miejsc. I takie kierunki, które funkcjonują w uniwersytetach europejskich, znakomicie spełniają swoją rolę, dlatego że kształci się określoną liczebnie grupę określonych osób o bardzo dobrze sprofilowanych kompetencjach zawodowych. Tutaj jest niezbędna ta synergia pracy uniwersytetu, władz samorządowych, tak, ale i biznesu, bo to biznes przecież określa tych specjalistów, te miejsca, które potrzebuje wypełnić specjalistami. Bardzo się cieszę, że pani redaktor zauważyła tę sprawę. Ja myślę, że to jest absolutnie konieczne i myślę, że to jest także bardzo dobry kierunek działań, które zostały zainicjowane w naszej uczelni, które się świetnie rozwijają i mamy coraz lepsze relacje z naszym regionalnym biznesem, bo to nie tylko osoby z samego miasta Opola, ale także z regionu opolskiego.
I te relacje zaczynają nam przynosić wymierne korzyści. Mówię o korzyściach właśnie tego typu, że zdajemy sobie sprawę z tego, jakie są rzeczywiste potrzeby i rzeczywiste oczekiwania rynku pracy. To bardzo pomaga nam w profilowaniu tego, co my nazywamy ofertą edukacyjną. Co się przełoży na to, że pomożemy regionowi w kwestii niewyludniania się, bo ci młodzi tutaj, ludzie tutaj zostaną, dla których warunkiem pozostania jest między innymi praca, dobra praca. Tak, to jest też jeden z bardzo ważnych elementów naszego funkcjonowania jako uczelni, która w regionie jest mocno osadzona, rzeczywiście uczestniczy na co dzień w życiu tego regionu i bardzo mocno z tym regionem jest związana. Ja pozwolę sobie zauważyć sama nazwa naszej uczelni, Uniwersytet Opolski. Czy może być uczelnia o lepszych konotacjach regionalnych? Panie rektorze, jak będzie wyglądała współpraca z Politechniką Opolską? Myślę, że tak jak do tej pory, my naprawdę ze sobą współpracujemy, spotykamy się, nie tylko w obrębie KRUWIO, czyli konferencji rektorów uniwersytetów czy uczelni Wrocławia i Opola, ale także spotykamy się w naszych działaniach takich prowadzonych bezpośrednio pomiędzy uczelniami. Ja już mówiłem, a wspomnę o wspólnych projektach badawczych. Mamy jeden w tej chwili z dużych takich wspólnych projektów i to jest dla mnie taka inicjatywa, która wymaga tylko rozwinięcia. Ale myślę, że nasze naprawdę dobre relacje sprawią, że ta współpraca będzie się układała znakomicie dalej i że będziemy mogli działać komplementarnie, zachowując oczywiście to, co ważne dla każdej uczelni, zachowując jej autonomię, tożsamość, specyfikę i charakter, ale w regionie i w mieście naprawdę jest miejsce na dwie uczelnie, które ze sobą będą współdziałały. No tak, ta współpraca jest konieczna, no właśnie dla dobra regionu. Dokładnie. No dobra. No i waszych pracowników, pracowników Politechniki i przede wszystkim studentów, bo to jest ta wartość nadrzędna. Oczywiście. Wspólnie tworzymy ofertę edukacyjną, która stanowi kompendium. To jest taka pełna, kompletna oferta edukacyjna dla młodzieży, która chciałaby znaleźć się w naszym mieście, w naszym regionie i tu rozpocząć, miejmy nadzieję, dłuższy związek z Opolszczyzną. No to czekamy na tę młodzież. Czekamy. Czekamy na tę młodzież, zaraz matury, więc niech składają tutaj papiery. Jeżeli państwo, wasze dzieci, jeżeli nas ogląda młodzież, jeżeli was widzów, dzieci oglądają, to zachęćcie państwo, niech młodzież zostaje w Opolu i studiuje, bo tutaj są naprawdę świetne uczelnie, no i Uniwersytet Opolski i pan rektor, który zachęcał, nowo wybrany rektor, który był dzisiaj moim i państwa gościem, profesor doktor habilitowany Jacek Lipok. Bardzo panu dziękuję. Bardzo dziękuję, pani redaktor. Życzę spokojnego wieczoru państwu i do zobaczenia.